Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać kierując samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony na drodze za tym znakiem A 60 km na godzinę, B 70 km na godzinę i C 80 km na godzinę. No i tu akurat widzimy, że yy, znajdujemy się za tym znakiem, yy, poza obszarem zabudowanym yy, na drodze. Yy, dwujezdniowej, tak? Czyli skończyła się nam droga ekspresowa, a na drodze dwujezdniowej samochodem kierując samochodem ciężarowym powyżej 3,5 tony, yy, ja muszę maksymalnie się przemieszczać z prędkością 80 km na godzinę i tu prawidłowa odpowiedź będzie 80 km na godzinę.